Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu dwójka gości. Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze. Dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Stanisławski, wiceprezes Votum Energy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Czyli porozmawiamy sobie o ekologii, mówiąc najogólniej. I na początek trudne pytanie, żeby nie było łatwo z samego początku, do pani prezes. Ja się zastanawiam, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na rynku, jak dużo instalujemy paneli fotowoltaicznych, jak dużo ich zakładamy na własnych dachach domów. To jest tak, że my staliśmy się nagle bardzo świadomi ekologicznie, czy bardzo świadomi finansowo? To, o czym ja zawsze powtarzam, czyli że musimy łączyć ekonomię z ekologią i że to może pójść w parze. Oczywiście nie jest to proste zadanie. My sami, jak robimy spotkania dla mieszkańców, to widać, że ten aspekt ekonomiczny łatwiej do nich przemawia, czyli że po prostu dostaniesz energię za darmo, nie będziesz musiał za nią płacić. Ale ta ekologia pomału jest rzeczywiście dość mocno wprowadzana i przy edukacji, ale też przy zmianie nawyków budowania tej świadomości. Wiadomo, że łatwiej jest wśród dzieci, młodzieży, osoby starsze gdzieś tam muszą się przestawić, ale tutaj działa trochę proces na zasadzie, jest mała miejscowość, ma sąsiad, który jest zadowolony, szwagier, zięć i idzie kolejno dom za domem. Rzeczywiście, jeżeli to ludzie mają takie przekonanie, że działa i rzeczywiście jest ten dowód społeczny, że panele produkują ekologiczną i tanią energię, no to rzeczywiście coraz więcej osób się do tego przyłącza. Oczywiście dalej pokutują takie mity, typu, że w Polsce jest za mało słońca. Za Odrą u naszych sąsiadów już jest inna strefa klimatyczna. Mamy przecież, nie wiem, pustynię i 50 stopni dziennie i tam to się sprawdza, tutaj nie. Ale rzeczywiście, no tak jak mówiłam, im więcej tych instalacji powstaje, tym więcej osób przekonuje się do tego, że warto. Jest też dużo programów, które promują odejście od węgla, od drewna, od tak zwanych kopciuchów. Powstanie teraz ta ewidencja źródeł ciepła w każdym budynku. Jest do zewidencjonowania ponad 5-6 milionów budynków mieszkalnych. Więc też osoby, które będą wymieniać źródła ciepła, mają gdzieś z tyłu głowy, że warto łączyć to z fotowoltaiką i rzeczywiście wykorzystywać tą energię. Panie prezesie, jak popatrzymy na liczby, to chyba to będzie kolejny dowód na to, że po prostu my masowo zakładamy panele na dachy. Zgadza się, jak patrzymy na liczby i szczególnie ostatni rok, nawet patrząc na pandemię, która była i do końca lipca 2020 roku, uruchomiono nowych instalacji, mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli tych prosumenckich do 50 kW-pików, aż 104 tysiące na 730 MW, więc to są już duże ilości z porównaniem do tego, co było wcześniej. Do końca 2019 roku mieliśmy w Polsce uruchomionych 156 tysięcy instalacji, rok wcześniej było to jeszcze tylko 50 tysięcy instalacji, więc ten wzrost jest, można powiedzieć, dwukrotny w skali rok do roku. Jednak patrząc na całość energii, którą zużywamy w państwie polskim i na zapotrzebowanie, jest to kropla w morzu potrzeb. Na dzień dzisiejszy tych instalacji, mikroinstalacji zainstalowanych, tak jak mówiłem, jest prawie ćwierć miliona. Już teraz na dzień dokładnie 30 lipca była statystyka podawana przez Business Insider, mówiąca o 262 tysiącach instalacji. Jednak samych budynków mieszkalnych jest prawie 5,5 miliona. Więc jeżeli patrzymy na całość rynku, na skalę tego, co się odbywa na tą chwilę, to tylko 5% realizacji wszystkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Polsce jest objętych fotowoltaiką. Tych paneli jest coraz więcej na dachach i widzimy, ale jednak jest to jeszcze mała skala do tego, co powinniśmy osiągnąć. No dobrze, ale w takim razie może, nie wiem, zakładanie trwa długo, może nie wszyscy się decydują, bo to jakiś żmudny proces, czy nie? Jest to też spowodowane tym, że od niedawno, od pewnego czasu, a dokładnie od czerwca, można tak powiedzieć, 2019 roku, gdy już było ogłoszone, że startujemy z programem Mój Prąd, czyli wsparciem rządowym bardzo mocnym, a wcześniej od 1 stycznia 2019 uruchomiono ulgę termomodernizacyjną. To wsparcie rządowe spowodowało to, że jeszcze bardziej zachęciliśmy klientów indywidualnych, którzy po tym, że zobaczyli, że część sąsiadów zainstalowała, naprawdę to produkuje, a teraz już bardzo mocno się opłaca, zaczynają podejmować decyzje o instalacji na swoich domach paneli. Proces, jeżeli chodzi o samą instalację, nie jest długotrwały, bo trwa mniej więcej od 2 do 4 tygodni samo całe przygotowanie, zatowarowanie i zainstalowanie na takim zwykłym domu jednorodzinnym. A sam montaż na dachu?
To jest jeden dzień, dwa dni, tydzień? To jest w zależności od bardziej od skomplikowości instalacji. Jest to od jednego do dwóch dni. Tak czas sam montażu, gdzie monterzy przygotowują dach, montują całą konstrukcję wsporczą, później ścielą moduły fotowoltaiczne na dachu i podłączają to wszystko elektrycznie. Następnie jeszcze jest jakaś wielka inwestycja, na którą trzeba zarezerwować sobie dwa tygodnie z własnego życia, jak remont domu. Zgadza się, można to zrobić tak naprawdę bardzo szybko i przyjemnie, no, rezerwując sobie dwa dni, gdzie w międzyczasie będą monterzy byli na naszej posesji, bo nawet nie w samym domu bardzo często, tylko większość montażu, większość przygotowania jest na dachu budynku, czyli nie ingerują w strefę prywatną osób, które potrzebują fotowoltaiki, a dopiero końcowa część, już podłączenie do instalacji elektrycznej, wewnętrznej domu, odbywa się na samym końcu tak zwanego urządzenia, zwanego falownikiem, które przetwarza prąd stały na prąd zmienny, który jest dopasowany do tego, co mamy w gniazdkach, mówiąc to. Dobrze, to pani prezes, proszę mi powiedzieć w takim razie, jak pani patrzy na to, co się dzieje na rynku. To jest pani optymistką, że nasza świadomość ekologiczna jest coraz większa, będzie coraz więcej tych paneli, dopłaty rządowe robią swoje. Czy to jeszcze zbyt wolno idzie? No bo mówimy tu o 5% na razie. Jasne. Jeśli chodzi o samą branżę fotowoltaiczną, to myślę, że będzie wzrastać i ta świadomość będzie budowana. Ogólnie ekologiczna, to czeka nas bardzo duża lekcja do odrobienia. Tego czasu zmarnowaliśmy bardzo dużo, bo tak naprawdę dopiero teraz zaczęliśmy dbać o nie tylko energię, ale też o dostęp do wody, o jakość powietrza. To wszystko oczywiście się ze sobą łączy, więc w samej ekologii jest bardzo dużo pracy, mnóstwo energii, i takiego mądrej edukacji jest potrzebne, żeby budować świadomość. Bo sama edukacja, że ja wiem, że panele dają prąd ze słońca, to jedno, a to, że chcę to zmienić, chcę to zainstalować na swoim dachu i chcę odejść na przykład od węgla czy od innych paliw kopalnych, a produkować sobie energię ze słońca, to już zupełnie inna kwestia. I oczywiście to, co się dzieje i w kwestiach organizacji pozarządowych i samorządów, bo też często sejmiki wojewódzkie mają swoje lokalne dofinansowania, plus cała strefa rządowa, program I mój prąd i czyste powietrze, do tego ulga termomodernizacyjna, rzeczywiście dają dużo możliwości, żeby osoby zachęcić też pod względem prawno-finansowym do tego, żeby rzeczywiście korzystać z tych odnawialnych źródeł energii. Ciekawa rzecz dzieje się tak naprawdę na rynku tej dużej ekonomii, bo duże spółki Skarbu Państwa typu Orlen, który wchłonął Energę, a teraz Lotos, rzeczywiście deklaruje wejście w odnawialne źródła energii. Energa ogłosiła wczoraj, że przyłączą ponad 20 MW paneli fotowoltaicznych, więc rzeczywiście to pokazuje na to, że nawet te koncerny, które produkują doraźnie teraz prąd z węgla, starają się przestawić na ten zielony zwrot. No i tutaj widać dość mocną politykę rządową, że rzeczywiście, jeżeli połączymy wszystkie te szczebla rządu, samorządów, biznesu, dużego i małego oraz wsparcie nauki, no bo ktoś te innowacje musi wprowadzić i wyedukować, no myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten Zachód dogonić, a nawet być liderem, jeśli chodzi o wdrażanie technologii i promocję. Zatrzymując się na chwilę przy słowie zwrot, jak to jest z tym zwrotem? Szybko, jeżeli my zainwestujemy jakieś pieniądze w instalację, szybko nam się zwróci ta instalacja przez to, że nie będziemy płacić rachunków za prąd? No, teoretycznie, bo tam jakieś drobne opłaty będą, prawda? Oczywiście, drobne opłaty będą stałe za użytkowanie instalacji oraz opłatę przyłączeniową. Na dzień dzisiejszy, jeżeli popatrzymy, że średnia rodzina płaci rachunek roczny za prąd na poziomie 2,5 tysiąca złotych, to potrzebna jest instalacja mniej więcej na poziomie 4,5 kW. Taki koszt instalacji jest to mniej więcej 23 tysiące złotych. I patrząc, że mamy właśnie dofinansowanie z programu Mój Prąd oraz ulgę termomodernizacyjną, dzięki której będziemy mogli sobie odliczyć od podatku koszty pozostałe po odjęciu właśnie programu Mój Prąd, to realny koszt, który poniesie inwestor, będzie 15 tysięcy złotych. To patrząc, że mamy 2,5 tysiąca właśnie z rachunków rocznych, a mniej więcej 250 zł będzie koszt stały roczny takiej dostępu do instalacji fotowoltaicznej, do licznika, do wszystkiego tego, co jest potrzebne z zakładem energetycznym, to zwrot będzie po 6 do 7 lat
od uruchomienia instalacji fotowoltaicznej, co daje nam inwestycje na poziomie 15%. Na dzień dzisiejszy, patrząc na stopy procentowe, na lokaty, które w bankach są na 0,01%, to nie ma lepszej inwestycji dla zwykłego Kowalskiego na rynku polskim. Rozumiem, że taka instalacja żyje dłużej niż te 6-7 lat, tak? Dokładnie tak. Żywotność instalacji to około 15 lat, ale tak naprawdę to nie znaczy, że po 15 latach ona się wyłącza i przestaje działać, tylko stopniowo część modułów zaczyna tracić sprawność, ale właśnie nie w 100%, tylko rok dorocznie. Oczywiście pozostaje kwestia tego, w jaki sposób recyklingować zużyte panele fotowoltaiczne i tutaj ekologia jeszcze nie ma na to dobrego rozwiązania, no ale zdecydowanie łatwiej jest produkować prąd ze słońca, zwłaszcza dla domków jednorodzinnych, niż próbować ogrzewać budynki wciąż już tą na dzisiejsze czasy przestarzałą technologią pieców na węgiel i drewno. Tak naprawdę nawet pompy ciepła, myślę, że za chwilę staną się reliktem, bo wchodzą nowe innowacje i rzeczywiście trzeba z tego korzystać. Dobrze, pani prezes, to ja jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć, który zaczęliśmy, ale gdzieś on nam umknął. Czy tego słońca jest rzeczywiście... jest u nas wystarczająco. No, jak patrzymy na sierpień, to się wydaje tak, no, ale jak spojrzymy na lipiec, to niekoniecznie. Jako jedni z nielicznych w Europie mamy bardzo ciekawe rozwiązanie wprowadzone przez rząd, czyli bilansowanie energii. Powoduje to, że mamy dwa razy do roku rozliczenie za energię elektryczną, bo musimy tą energię, którą wyprodukujemy, częściowo zużyć, ale jesteśmy w stanie wypracować czy wyprodukować jej tak dużo, że część oddajemy do sieci. I ta energia oddana do sieci, powiedzmy, że magazynuje się, czeka na to, aż ją odbierzemy z powrotem. I proces czy mechanizm jest bardzo prosty. Produkujemy energię wiosną, latem, jesienią, wtedy, kiedy jest jej bardzo dużo tego słońca, nasłonecznienie jest odpowiednie. Nadwyżki energii, tej, której nie wykorzystamy, a na przykład latem nie ogrzewamy budynków, no bo jest ciepło, gdzieś jeszcze mamy wakacje, mniej tego sprzętu tak naprawdę pracuje, więc mamy mniejsze zużycie energii latem, więc więcej produkujemy, więcej też oddajemy, a zimą, kiedy tego słońca jest mało, kiedy gdzieś musimy dogrzać budynek, nie wiem, są święta, wszystkie produkty i AGD chodzi, no to tą energię sobie oddajemy. W ten sposób jesteśmy w stanie wyliczyć zapotrzebowanie rodziny, budynku na energię w skali całego roku i odpowiednią ilość paneli fotowoltaicznych zamontować na dachu, tak żeby ten bilans wychodził na zero. Pani prezes, a wybiegając trochę w przyszłość, wyobraża pani sobie taką sytuację, że w naszych domach życie będzie wyglądało właśnie w ten sposób, że cały prąd będziemy czerpać na przykład z takich paneli fotowoltaicznych, że samochód, który będzie zaparkowany, będzie podłączony do prądu i ten prąd również będzie tym prądem ze słońca, że my nie będziemy w ogóle korzystać z tych paliw kopalnych albo w jakimś minimalnym stopniu z węgla czy no, z benzyny. Węgla pewnie nie będzie. To już się dzieje, takie domy powstają. Oczywiście łatwiej jest to wprowadzić w budynkach nowo budowanych, powstających, bo musimy połączyć dwie rzeczy. Jedna to pełna to automatyka, czyli że wszystkie sprzęty są na energię elektryczną i ta energia produkowana jest z paneli fotowoltaicznych, ale jednocześnie te budynki muszą być szczelne, odpowiednio wyizolowane, czyli muszą mieć szczelne okna, szczelne dachy, szczelną izolację, tak żeby ta energia po prostu nam nie uciekała, bo to jest problem wszystkich budynków powstających we wcześniejszych latach w Polsce, że one często mają bardzo dużą stratę energii, czyli obojętnie czym palimy, czy węglem, czy gazem, czy energią elektryczną, jeżeli ten budynek jest niewyizolowany, to ta energia nam po prostu ucieka. To trochę tak, jakbyśmy wrzucali po prostu pieniądze do pieca i one z kominem się ulatują. Dlatego te domy przyszłości, to bardzo ważne jest, żeby po pierwsze je dobrze wybudować, mądrze przeprowadzić tą izolację, a jednocześnie wykorzystać to, co już możemy z naszej natury, czyli właśnie energię odnawialną, źródła ciepła, czy pompę ciepła, czy też energię wiatrową. I rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić w pełni pasywne, ale też niskoenergetyczne budynki. Mhm. Panie prezesie, jak pan patrzy na te dane, które mamy, to ile osób zakłada panele fotowoltaiczne, to można przewidzieć przyszłość, najbliższe miesiące, czy też na przykład lata, jak to będzie rosło, czy ta krzywa rzeczywiście będzie szła do góry, czy my się nasycimy, nie wiem, te 10% osób zdecyduje się i potem koniec. Czy to jednak już trend nie do zahamowania? Możemy się porównać do krajów zachodnich, przykładowo naszego sąsiada, tak jak tu pani prezes mówiła z Odry, który ma jeden z najbardziej rozwiniętych sieci
w ogóle źródeł OZE, czyli nie tylko fotowoltaiki, ale także elektrowni wiatrowych, wodnych, na biomasę, tu jest znacznie większe już nasycenie rynku i myślę, że my mamy nie więcej opóźnienie o jedną dekadę i będziemy nadrabiać. Zapotrzebowanie na źródła OZE jest to najwięcej na poziomie w Polsce na dzień dzisiejszy na 25 gigawatów takiego zapotrzebowania na energię zieloną, bo na tę chwilę nie jesteśmy w stanie jeszcze tą siecią energetyczną zapewnić klientom, wszystkim, którzy będą korzystali z źródeł energii, pełnego zapotrzebowania bez źródeł kopalnych, ale myślę, że to będzie z roku na rok się zwiększało i umożliwiało dzięki rozbudowie sieci energetycznych, rozbudowie magazynów centralnych energii, bo tak jak klienci indywidualni mają możliwość magazynowania na dzień dzisiejszy, czyli korzystania tak zwanych opustów, instalacje do 10 kW-pików mają opust na poziomie 20%, czyli 20% zakład energetyczny bierze za magazynowanie tego prądu na przyszłe okresy rozliczeniowe i tak samo instalacje od 10 do 50 kW-pików mają taką możliwość korzystania z tych opustów, ale już zakład energetyczny pobiera większą kwotę, to jest 30%. A czy my, przepraszam, że wejdę w słowo, a czy my nie mamy takiej technologii, albo może ona jest opracowywana, żebyśmy mogli sami sobie magazynować w domu tę energię, czy nie ma jakichś akumulatorów, które mogłyby nam, nie wiem, dzień, dwa, tydzień tej energii ta przechować? Ta technologia jest oczywiście dostępna na rynku, ale jest nieopłacalna dla zwykłego Kowalskiego. Łatwiej jest magazynować, rzeczywiście oddawać energię do sieci i ją odbierać, niż wydawać duże kwoty na akumulatory, które też się po pewnym czasie zużywają i tracą swoją sprawność. Mhm. A wracając do tego trendu, jak to będzie wyglądało? Przez 10 lat będziemy gonić Niemców, czy gdzieś to się zatrzyma? Myślę, że będziemy przynajmniej następne 5 lat, a jesteśmy jedną z czołówek europejskich pod względem wzrostu energii odnawialnej, na dzień dzisiejszy na trzecim miejscu w Europie, to ten wzrost będzie jeszcze przynajmniej przez 5 lat bardzo mocno pokazywał, że jeszcze wiele mamy do zrobienia. Dziennie do programu Mój Prąd jest zgłaszanych ponad 700 instalacji fotowoltaicznych, więc możemy sobie to porównać, że jaki mamy okres, jak dużo klientów codziennie ma montowane takie instalacje, a to tylko mówimy o instalacjach do 10 kW-pików, bo no dobrze, takie a ten prąd instalacje. Się za chwilę, ten program Mój Prąd się za chwilę nie skończy? No bo limit pewnie gdzieś jest. Limit pewnie gdzieś jest. Myślę, że no, na pewno też sytuacja z pandemią trochę wywróciła budżety wszystkich krajów europejskich i gdzieś tych oszczędności będziemy szukać. Na razie nie ma deklaracji ze strony rządowej, do kiedy program Mój Prąd będzie działał. Widać tutaj dużą wolę i ze strony Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Klimatu, czy nawet Kancelarii Premiera, że te programy ekologiczne, które rzeczywiście mają pomóc termomodernizować budynki, czy pomóc w promocji fotowoltaiki, działają. Więc myślę, że te programy będą. Nie wiemy w jakiej purze i też w jakich kwotach te dotacje się utrzymają. My jako fundacja zrobiliśmy szczyt klimatyczny, który też miał jakby omówić to, co się dzieje i w Polsce, i na świecie. Pod koniec roku chcemy ogłosić raport klimatyczny, gdzie będą 4 żywioły. Jeden będzie poświęcony energii, czyli właśnie tego, w jaki sposób przestawić gdzieś polską gospodarkę na odnawialne źródła energii. Wiadomo, że to jest proces złożony. Nie możemy tego zrobić w ciągu 2 lat, tak jak mówiliśmy o zwrocie. To rzeczywiście jest potrzebne, ale no niestety te zaszłości i polityczne, i ekonomiczne mamy za sobą. Polska jest głównie utrzymywana z węgla i to dostarcza nam prąd, więc przeniesienie całej gospodarki, całego przemysłu na odnawialne źródła energii oczywiście jest w tej chwili niemożliwe. I tu też pytanie, co się wydarzy w ciągu tych 50 lat, kiedy musimy dojść do tej neutralności klimatycznej. Jakie technologie się pojawią, bo być może panele fotowoltaiczne będą tylko jedną ze składowych części odnawialnych źródeł energii, ale na pewno takie podsumowanie, raport klimatyczny tego, co jest już teraz, 2020 w tym roku, jakie progi odnawialnych źródeł energii odnotowaliśmy, jaka jest tendencja wzrostu, jaka jest właśnie świadomość, żeby jak najwięcej osób mogło to przeczytać, żeby każdy z sektorów krajów się połączył. Takiego raportu nie ma do tej pory. Są gdzieś pojedyncze z różnych branż. My to chcemy zbierać co roku w jednym miejscu, żeby było to ogólnie dostępne bez żadnej rejestracji, bez żadnych opłat, po to, żeby mieszkańcy też mogli zobaczyć, okej,
tu i tu mogę sobie wykorzystać daną technologię. Są firmy, które to promują, są, nie wiem, badania naukowe danej uczelni, dodatkowo wsparcie samorządów, rządu w otrzymaniu finansowania. I na przykładach, na wskaźnikach, na raportach, na wykresach jesteśmy w stanie też pokazać takiemu właśnie Kowalskiemu, dlaczego jest to opłacalne i dlaczego to pomoże finalnie nam, no bo przecież wyemitowanie węgla pomoże wszystkim zadbać o czyste powietrze, a to przełoży się na nasze zdrowie. No tak, szczególnie jak patrzymy na wskaźniki smogu, które czasami dokładnie się pojawiają tak w miesiącach zimowych szczególnie. To jeszcze jedno pytanie na koniec do obydwojga Państwa. Mam takie puentujące. Jak patrzycie na to, co się dzieje, to myślicie też trochę o tym, że za jakiś czas to będzie działało na nasze bezpieczeństwo energetyczne, na naszą korzyść, bo jak sobie popatrzymy później na mapę Polski, gdzie są takie mikroinstalacje i się okaże, że cała Polska równomiernie pokryta jest takimi mikroinstalacjami, że w wielu domach to będzie, że będą też farmy fotowoltaiczne, to myśli o jakimś totalnym blackoucie w jakichś miastach będziemy mogli odłożyć sobie na bok. Panie prezesie. Na dzień dzisiejszy oczywiście częściowo nas to uniezależni od innych źródeł energii i pozwoli odpowiednio działać, tylko czy te wszystkie instalacje na dzień dzisiejszy montowane są w tak zwanym systemie on-grid, czyli nie działają bez działającego zakładu energetycznego, dostarczanej energii. Jest to w celach bezpieczeństwa, ale przyszłościowe instalacje, które będą tak zwane hybrydowymi najczęściej instalacjami, które mogą działać i na akumulatorach, i na także podłączeniach przez przewody energetyczne do zakładów, do dostarczyciela prądu w sytuacji, kiedy nie mamy swojego wyprodukowanego, zapewnią nam takie większe bezpieczeństwo, które pozwoli nam na co dzień funkcjonować bez ingerencji przykładowo innych źródeł energii, czyli jakby zabrakło elektrowni atomowej, węglowej, wiatrowej, to my przez pewien czas będziemy w stanie funkcjonować, jeżeli mam dobrze zaprojektowaną instalację fotowoltaiczną w swoim domu, mam odpowiedni akumulator, w ciągu dnia naładujemy ten akumulator, w nocy odbierzemy energię. Oczywiście może być to częściowo problematyczne, kiedy mamy okres zimowy, kiedy to słońce mniej oddziałuje na moduły na dachu i jest to krótszy czas, bo wiadomo, dzień krótszy jest w ciągu zimy, to w takich sytuacjach no, może nam zabraknąć tego prądu i moglibyśmy się wówczas, żeby być całkowicie tak zwany off-grid, czyli niezależni, być taką zieloną wyspą sami dla siebie, to w takiej sytuacji musielibyśmy mieć jeszcze dodatkowe źródło pozyskiwania prądu. No i to źródło zastanawiać możemy się, jak by mogło wyglądać, czy też to wiatrak, tak? No, to, czy też niestety przez jakieś źródło paliwa zewnętrznego kopalnego, tak jak alternatory i różne inne systemy, które mogą wspomagać w tej pani sytuacji. Pani prezesa, pani jak na to patrzy? Fotowoltaika na pewno tą niezależność daje budynkom mieszkalnym, bo tu rzeczywiście jest prościej, mamy domek, jesteśmy rodziną, mamy panele fotowoltaiczne na dachu, magazynujemy sobie tą energię, jesteśmy niezależni też finansowo od tego. Problem tak naprawdę całego świata i Europy jest inny, jak dostarczyć prąd w wystarczającej ilości dla miast, dla dużych metropolii, dla przemysłu, które rzeczywiście to zaangażowanie ma bardzo duże. Więc myślę, że trzeba tutaj znaleźć sposób mądrego łączenia fotowoltaiki, farm wiatrowych, na przykład na Bałtyku, które też będą powstawać, i wodoru, który wydaje się paliwem przyszłości, a dużo mniej szkodliwym dla naszego zdrowia jak węgiel i gaz. Dziękuję pięknie. Agata Śmieje, prezes Fundacji Czyste Powietrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz Stanisławski, wiceprezes Votum Energy. Dziękuję. Dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.